Kolega tu z Agrouni, tak? Proszę bardzo, krótko. Szanowni Państwo, Ireneusz Nowak, jestem rolnikiem z województwa lubelskiego. Powiem Wam, przyjechałem tutaj pierwszy raz i liczyłem na to, że usłyszę tutaj konkrety, ponieważ używacie tu słów rolnik, rolnictwo, ale chcę, żebyście wiedzieli o jednej rzeczy, że rolnik to rodzina. Rolnik, który ma dzieci, rolnik, który musi te dzieci wykształcić. Ja dzisiaj, prowadząc prawie 20 lat gospodarstwo, jestem czwartym pokoleniem, który w tym miejscu pracuje na gospodarstwie. Mój tata mówi, synu, takich czasów jak teraz masz, to ja ci nie zazdroszczę. Dlatego, że ty nawet nie wiesz, czy jutro będziesz miał za co żyć. Ponieważ doszliśmy do takiego miejsca w życiu, że rolnik musi walczyć o przetrwanie na ulicy. Byliśmy z kolegami w hełmie, nikt nas nie słuchał. Przyjechaliśmy do Warszawy, nie chcieli nam z nami rozmawiać. Jesteśmy tu i co? Spółki Skarbu Państwa. Super, zabezpieczają swoje interesy. Brońcie Panie Boże, żeby nie przynieśli strat, bo przecież to głupio wygląda. Ale rolnik, komu ja mam się poskarżyć? Prosiliśmy tyle razem z kolegami. Zróbcie porządek ze zbożem ze wschodu, z ziem ukraińskich. Byliśmy u pana ministra na spotkaniu nieraz. Co ja teraz mam zrobić? Nawóz kupiony na kredyt po 4800 zł. Rzepak leży, mam w tej chwili ofertę 2150 zł. Pszenica w tej chwili 1100 zł netto. Pan tutaj z Grupy Azoty pięknie powiedział, że Agrochem sprzedaje po 2860 nawóz. Proponuję panu, żeby pan się zamienił miejscami. Wtedy porozmawiamy, czy to jest odpowiednia cena. Tu bardzo mi się podobała wypowiedź pana posła, który przytoczył cenę. Tak, bo dystrybutorzy sprzedają nawozy w takich pieniądzach. Dlaczego? Dlatego, żeście ich wgonili w kozi róg. Sprzedaliście im nawozy po cenach horrendalnych. Teraz dystrybutorzy, którzy są u mnie na terenie, liczą milionowe straty. Ten rok będzie być albo nie być. To będzie fala bankructw gospodarstw i firm dystrybucyjnych. To jest wina rządu. To jest wina rządu i ministra Kowalczyka, który kieruje resortem rolnictwa. Ja powiem wprost, mam 42 lata i dalej nie wiem, co ja mam robić, bo nie będę za chwilę miał w czym żyć. Ale drodzy państwo, nie martwcie się, za chwilę będziecie mieli bardzo dużo czasu, bo rolnictwa w Polsce nie będzie, a wtedy przejmiecie inne obowiązki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie...